Problem przemocy wobec mężczyzn, wobec ojców jest sztucznie marginalizowany przez media. Przez media, przez społeczności, przez urzędników, przez tych, którzy powinni strzec prawa. Policja, prokuratura. My to nazywamy resort niskiej szkodliwości społecznej. Przepraszam, bo jeżeli przyjdzie pobita kobieta, pokaże jakiś siniak, jest wszczęte postępowanie. Jeżeli przyjdzie mężczyzna, pokaże podrapaną twarz lub nawet ranę od noża, każe mu się wynosić stamtąd. Lub mówić, co, nie poradził pan sobie, a może z kolegą się pan pobił, a może to pan jest winny. To jest takie sztampowe rozwiązanie problemu. Są bardzo drastyczne przypadki, trafiają tutaj do nas, do stowarzyszenia mężczyźni, którzy wprost są bici przez kobiety, wobec których stosowana jest przemoc emocjonalna, przemoc finansowa. Takich przypadków jest bardzo wiele. Mężczyźni generalnie wstydzą się tego problemu i tak często go nie ujawniają, więc myślę, że ten problem jest znacznie poważniejszy niż w rzeczywistości jest on ukazywany. Z tego przede wszystkim względu, że mężczyźni się wstydzą o tym mówić, obawie o to, że i tak w cudzysłowie te prawa ich są mniej respektowane niż kobiety. To jest masowe zjawisko. Wszelkie instytucje pomocy rodzinie, MOPS-y, PCPR-y, czasem OPS-y, są nastawione na pomoc kobietom. W tych sprawach tak zwanych okołorozwodowych mamy mnóstwo spraw o znęcanie się. To jest popularne słowo, że mąż, owszem, żyjemy 13 lat, mamy trójkę dzieci, a nagle on się znęcał. A na drugi dzień już mówi, znęcał się od 13 lat nade mną, a nawet gwałcił mnie. I on ma z tego z powodu sprawy toczone. Prokuratura zakłada mu sprawy, policja gnębi, jeszcze został alkoholikiem, mimo iż jest kierowcą na przykład zawodowym i musi chodzić do odpowiedniego zespołu antyalkoholowego. Myślę, że głównie stereotypy tutaj odgrywają ogromną rolę. Mając na uwadze orzecznictwo sądów w Polsce, które opierają się na tym, że no, kiedyś tak było rzeczywiście, że kobieta zajmowała się domem, opieką nad dziećmi, natomiast mężczyźni pracowali na ten dom, na dzieci. Natomiast na chwilę obecnej troszeczkę te role się odwróciły, bądź są one porównywalne. Natomiast no, niestety w sądach kobiety bazują na tych stereotypach i bardzo często pokazują właśnie, że są ofiarami, jak tak naprawdę ofiarą jest ten mężczyzna. Jeżeli jest ofiara przemocy, to jest ofiara. Jeżeli jest sprawca przemocy, to sprawca. I tutaj nie powinno być dzielenia na płeć, że ofiara to tylko kobieta, a sprawca to tylko mężczyzna. Bo dojdziemy do takiego absurdu, jaki mamy obecnie, że, i to cytuję tutaj dane z ministerstwa, 3 lata temu, jeszcze za czasów ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego, przedstawiono oficjalne dane na ten temat. Na 17 tysięcy sprawców przemocy, ofiarami tych sprawców było tam 12 tysięcy kobiet, 2,5 tysiąca dzieci i ilu mężczyzn? Zero. W Polsce ani jeden mężczyzna w 2011 roku nie został uznany jako ofiara przemocy. Tak, uśmiechacie się panowie, ale taka jest prawda. Byliśmy z kolei jedynymi, bo nas minister wówczas zaprosił przedstawicieli stowarzyszenia, którzy na to zwrócili uwagę. Proszę państwa, jak to jest możliwe? Dlaczego policja, na przykład w Krakowie, gdzie robiliśmy badania, zawsze jako sprawców przemocy wpisuje do niebieskiej karty mężczyznę, mimo iż odwieziono go do szpitala, pobitego czy podźganego nożem? Założeniem jest rzeczywiście, że kobieta i mężczyzna powinny mieć przed sądem, powiedzmy, tutaj skupiając się na tym, na sądownictwie, powinny mieć równe prawa. Natomiast w rzeczywistości jest jednak inaczej.
Inaczej z tego względu, że no, mężczyznom jest trudniej egzekwować swoje prawa, tym bardziej jeśli chodzi o tą dziedzinę, jaką jest prawo rodzinne, jeśli chodzi o kwestie opieki nad dziećmi i udowadnianie, że tak naprawdę w domu rodzinnym dzieje się źle i jest to wina kobiety.